Dzień dobry, cześć. Znowu ze zgorzałego, ale troszeczkę inaczej, ponieważ ostatnio, jak nagrywałam równiutko tydzień temu, to byłam w sandałach i w takiej letniej sukience, a dzisiaj jestem w płaszczu jesiennym, w butach jesiennych i jak widać na naszych zagonach już wszystkie delikatne warzywa typu dynie i cukinie zostały delikatnie ścięte. Teraz sobie tak podeszłam do tej rabaty i w sumie nie wiem, czy to chyba nawet nie są dynie, tylko właśnie cukinie. Ale wszystkie cukinie zebraliśmy już, dlatego że one są dosyć delikatne, jeżeli chodzi o skórkę i mogą zbyt dobrze się nie przechowywać, jeżeli pozbieramy je przy większych przymrozkach. Dlatego tutaj uchowały się jeszcze ostatnie piękności, które zostawiamy na niedzielę, dlatego że w niedzielę będziemy mieli otwarte, będziemy mieli dyniową niedzielę. I chcemy, żeby troszeczkę tutaj ładnie było. Ale poza tym mamy jeszcze sporo różnych młodych roślin na zagonach warzywnych. Zaraz Wam pokażę z tamtej strony, co zrobiliśmy dzisiaj z rabatami, na których wysadzaliśmy warzywa, wysiewaliśmy warzywa zaledwie chyba miesiąc temu. Ale zobaczcie, jaka różnica. Nareszcie przyszła jesień. No, z jednej strony troszkę szkoda jest tego lata, tej ciepłej pogody, ale teraz procesy wszystkie zaczęły normalnie zachodzić w ogrodzie. A przecież jeszcze mamy tylko 2 tygodnie października. I teraz cieszmy się jeszcze wszystkim i jak możemy, słuchajcie, jak możemy, to słuchajcie, jak możecie, to sadźcie cebulę w następnym tygodniu, tak? Dlatego, że cebule wcale nie muszą być tak wcześnie sadzone, ale wszystkie byliny, krzewy, drzewa, teraz jest dobry moment, żeby do końca miesiąca jeszcze to zrobić. Nawet możecie wysiewać łąki kwietne, tak? Październik to jest ten moment, kiedy naprawdę warto sadzić. A w listopadzie chciałabym, żebyśmy spędzili czas na przygotowywaniu już tych naszych ogrodów do snu zimowego. Także będziemy przycinać, porządkować. Ale jeszcze 2 tygodnie mamy właśnie takiej prawdziwej, fajnej jesieni i kolorowej, dlatego że w związku z tym, że jest już taka różnica pomiędzy dniem a nocą, temperaturą, no to te kolory zaczęły się naprawdę pokazywać w lesie. I wiele roślin się przepięknie przebarwia. Nie, teraz nie widać, dlatego że jest taki jasny dym, ale już w piecu też palimy od 2 dni. Dlatego, że dopiero teraz tak naprawdę zaczynamy palić w piecu. Mamy taki piec na drewno w kuchni duży, który ogrzewa i wodę, i kaloryfery, i można na nim piec, można na nim gotować. Także co, jak on jest rozpalony zbyt wcześnie, to w całym domu jest za gorąco. A jak już piec zaczynam rozpalać, to znaczy, że jest naprawdę zimno. Także dzieje się, ale zobaczcie, jeszcze spokojnie tutaj na zagonach rośnie sobie pietruszka. To jest pietruszka natka, pietruszka oczywiście. Płaskolistna taka, tam z tyłu jest karbowana. Dużo różnej pietruszki. Ona jest cały czas skubana i cały czas ją zrywamy, tak? Zbieramy ją w ten sposób, że obcinamy u nasady albo po prostu zrywamy u nasady. Robimy takie małe bukieciki, które jeszcze mogą sobie jeszcze długo, długo stać w wodzie, w kuchni. Możemy z niej korzystać. Ale ważne jest to, żeby cały czas ją zbierać, żeby cały czas ją zrywać, ścinać, żeby ona cały czas wypuszczała nowe pędy. I w ten sposób, powiem Wam szczerze, że podejrzewam, że dojdziemy przynajmniej do stycznia, lutego, kiedy przyjdą większe mrozy i śnieg. Przede wszystkim śnieg, który przybije bardzo dużo roślin na rabatach. Obok tutaj jest oczywiście szparag. To są szparagi, ponieważ tutaj kiedyś była pierwsza rabata szparagowa. I teraz jeszcze kilka takich nielegalnych szparagów zostało, chociaż nowa rabata szparagowa jest na dole w warzywniku. I sobie wybijają i my sobie z tego korzystamy. Poza tym piękne są te szparagi. Jeżeli macie szparagi, to zapraszam do słuchania naszego najnowszego podcastu, ponieważ właśnie mówimy o uprawie szparagów i karczochów. Ale jeżeli zastanawiacie się, co teraz z nimi zrobić, z takimi pięknymi, no to są liście, prawda, pędy i liście szparagów, to pod koniec miesiąca, kiedy one już się przebarwią, kiedy już będzie widać, że już straciły z chlorofil liście, to wtedy można je przyciąć do ziemi. I teraz słuchajcie, jeżeli macie zagony, na których macie tylko szparagi, to możecie nawet się pokusić o to, żeby przyciąć do ziemi i te pędy położyć wśród szparagów albo na ścieżce. Niech one rozkładają się tam, gdzie są, tam, gdzie je zetniecie, dlatego że przecież to jest tak delikatny materiał, szybko się rozłoży, dobrze wpłynie na budowę gleby, dobrze wpłynie na mikroorganizmy. Także szparagi warto uprawiać, dobrze rosną w Polsce, karczochy również i o tym właśnie w najnowszym podcaście koniecznie posłuchajcie. A teraz chciałabym Was jeszcze zaprosić na tą tutaj stronę, ponieważ tutaj jest jeszcze pełno żarcia. Jest pełno żarcia, zobaczcie, oprócz tego, że jeszcze moli, ale moli nie jemy. Moli, co ty tam robisz? Co ty tam robisz? Nie wolno tam chodzić. Nie wolno tam chodzić. Nie wolno. O, straszna potęgę teraz psy kopią. Także zobaczcie, jakie mamy piękne sałaty.
cały czas. Te sałaty są z wysiewu letniego, lipcowego. W sierpniu zostały wysadzone jako sadzonki tutaj do ogrodu. Marta się uśmiecha, która nas kręci, ponieważ Marta to wszystko tutaj sadziła. I ona tutaj jest taką opiekunką tego ogrodu na górze. I tutaj mamy sałaty liściowe, które jak widzicie skubiemy od dołu, tak? Od dołu obskubujemy liście od samego dołu, więc ona w końcu ma taką długą łodygę. Wydaje mi się, że ta sałata w ogóle miała ochotę w pewnym momencie zakwitnąć, ponieważ było bardzo gorąco we wrześniu, ale jednak zdecydowała się być miła i nie zakwitnąć w końcu, dlatego cały czas nam daje piękne liście. Także sałaty liściowe, jak na przykład Green Salad Bowl, a to jest Red Salad Bowl, to właśnie w ten sposób wspieracie, tak, że dolne liście, ona na u góry będzie robiła taką palemkę, będzie produkowała coraz więcej nowych liści i będziecie to zjadać aż do końca, aż zjecie. Jeszcze są inne sałaty, są sałaty, widzę, że są lodowe, są sałaty masłowe, różne przeróżne. Tak jak mówię, jeżeli zadbacie o to, żeby wysiewać sałaty co kilka tygodni, co takie 4-6 tygodni, to będziecie mieli ciągłe zaopatrzenie do sałat aż do końca sezonu, aż do momentu, kiedy przyjdą takie przymrozki, większe przymrozki albo mrozy, tak? Dlatego, że te takie przymrozki teraz, tam 1 minus 2 stopnie, to tym sałatom nie zaszkodzą, szczególnie tym, które są już takie duże, tak? Dlatego, że one już są duże i nic takiego wielkiego się z nimi nie dzieje. Także warto, pamiętajcie, w lipcu, żeby jeść jesienią aż do końca jesieni. Także to są duże sałaty. A tutaj są z tyłu jeszcze maluchy. Takie wiecie, to się mówi, przedszkole. Chodźcie dalej. Tutaj w przedszkolu mamy rośliny, które były wysiane w sierpniu i były powysadzane do ogrodu we wrześniu. Teraz mamy październik, one się już ładnie ukorzeniły, ale jeszcze nie są zbyt wielkie. I tutaj wezmę troszeczkę odsłonię tej agrowłókniny. Tutaj mamy jarmuż rosyjski. Zobaczcie, piękne ma liście, ale też bardzo delikatne. I tak jak mówię, jarmuż rosyjski jest troszkę bardziej delikatny, jeżeli chodzi o grubość liści, niż inne jarmuże, dlatego fajnie można go jeść nawet surowego, można wrzucić do smoothie i w ogóle jest cudowny. I tutaj mamy sałaty, bodajże to jest sałata rzymska. To jest sałata rzymska. Odmiana, wiecie co, ja wam na dole, ja nie chcę wam po prostu, ja wiem mniej więcej jak się nazywała ta odmiana, ale na dole wam napiszę jaka dokładnie odmiana i skąd mam nasiona. To jest świetna sałata, chrupka, pyszna i zobaczcie, mieliśmy już przymrozki, dlatego że tą agrowłókninę położyliśmy dzisiaj, Marta ją dzisiaj rozłożyła, wcześniej nie mieliśmy jej i żaden przymrozek tutaj nie zaszkodził tym sałatom rzymskim, a rzymskie sałaty są super, ponieważ są takie właśnie chrupkie. No już pewnie źle zrobiłam, już widzę, że coś tu schroniłam, ale to nic. No i tutaj z tyłu jeszcze mamy, też mamy inne jarmuże i jeszcze mamy inne sałaty i jeszcze mamy szpinaki, buraki liściowe, normalne buraki, szczypiorek i rzodkiewkę. I to chyba wszystko, aha, jeszcze mamy jakąś rzeżuchę. Taką ogrodową bardziej. Także to wszystko zadbaliśmy o to znowu, żeby wysiewać to dalej. Wiecie, żeby to, co były wysadzone, te sałaty we wrześniu, to w tym samym czasie, żeby były wysadzone w sierpniu, pod koniec sierpnia, żeby były kolejna sukcesja jakichś właśnie warzyw liściowych, dlatego że warzywa liściowe spokojnie znoszą przymrozki i nawet lekkie mrozy. I tu, gdzie są teraz te agrowłókniny? To jest agrowłóknina wiosenna, najnormalniejsza na świecie wiosenna. Ta agrowłóknina sprawi, że ta zielenina, słuchajcie, teraz będzie nas karmiła przynajmniej do świąt Bożego Narodzenia. Zobaczcie, jakie to jest super, bo nie ma nic tak zdrowego jak z waszego ogrodu. Także polecam jak najbardziej zagospodarować w warzywniku wszystkie miejsca i jeżeli jest on bezpieczny, dlatego że u nas jest tylko ten warzywnik bezpieczny, ponieważ tylko do tego warzywnika nie przyjdą sarny zimą. Więc jeżeli macie go zabezpieczonego przed jakimiś zwierzętami, które mają zamiar zjeść tutaj te warzywa, to spokojnie możecie to robić. Ale chciałabym wam pokazać, zaraz przejdziemy na dół, chciałabym wam pokazać również, co się dzieje w naszym dolnym warzywniku, który jest zupełnie inaczej traktowany, ponieważ tam faktycznie wszystko już przygotowują do zimy, do snu i do przyszłej wiosny. Ten będzie działał przez cały czas, ale tamten będzie zamknięty. Chodźcie zobaczyć, co tam się dzieje. Thank you.
jak zapraszam Was do warzywnika, to oczywiście musimy również zajść do tunelu, dlatego że w tunelu też coś się dzieje, zawsze coś się dzieje. Chodźcie do środka, tutaj pod tą piękną jabłonką rajską. Uwielbiam ją, jest śliczna. Nasza druga jabłonka rajska w tym roku troszeczkę choruje, ale i tak musimy je przyciąć. Zobaczymy, może odbiją. No i zwróćcie uwagę na tą piękną hostę. Jest niesamowita, jest tak urocza, malownicza. To jest hosta Seboldiana Elegans, prawdopodobnie Big Daddy. Nie jesteśmy pewni, ponieważ już tą hostę tutaj mamy bardzo, bardzo wiele lat, ale świetnie rośnie. Przez pierwsze 2 lata była ściółkowana obornikiem, a teraz już niczym tego właściwie nie ściółkujemy i jest cudowna. Dobra, chodźcie do tunelu. Tu jest ciepło i przyjemnie. I pachnie cudownie. Tutaj mamy dużo różnych naturalnych rzeczy, naturalnych ściółek. Wiecie, tutaj mamy jakąś słomę, mamy kompost i to wszystko się tak fajnie miesza. Jezu, jeszcze mam arbuza do zebrania. Musimy tego arbuza zebrać. Zobaczcie, jaki piękność. Piękność nad piękności. To jest oczywiście arbuz szczepiony. No, dobry oddźwięk. Dobrze. Jutro będzie na śniadanie arbuz. Jeszcze jeden tam jest? Nie masz więcej na szczęście. Było tutaj więcej, żeśmy zjedli, były bardzo, bardzo słodkie. Ale teraz tego trzeba koniecznie zjeść. Także zobaczcie, jeszcze są pomidory. Po tej stronie mojej prawej, waszej również, jeszcze są pomidory. To są wszystko pomidory szczepione. Wiadomo, że pomidory szczepione, one są o wiele bardziej mocne, one są bardziej odporne, one są bardziej wytrzymałe. W związku z tym, zobaczcie, tak naprawdę mogłyby, gdyby było troszkę więcej słońca i ciepła, one pewnie mogłyby tutaj jeszcze bardzo, bardzo długo sobie pięknie rosnąć. Ale mamy jeszcze tylko kilka, pozbieramy niedługo. Cała góra pójdzie na, oczywiście na kompostownik. Będą przycinane tylko nad ziemią, nie będziemy tutaj nic kopać, nic wyrywać. Ziemię zostawiamy w spokoju, szczególnie, że one i tak są, one są w donicach, ale te donice, pamiętajcie, nie mają dna, tak? Pamiętajcie, często się pytacie, dlaczego uprawia się pomidory w donicach bez dna, albo w takich specjalnych kołnierzach. Różne są kołnierze. Dlatego, że pomidory mają dwa różne typy korzenia. Ten korzeń głęboki, który wchodzi do gleby, on jest odpowiedzialny za to, żeby pobierać wodę, tak? Więc on sobie pobiera wodę. Tutaj mamy podlewanie kroplujące, automatyczne. Działa, że tak powiem, włącza się automatycznie samo. To jest jedyne miejsce, gdzie mamy takie podlewanie w całym ogrodzie. No i też pomidor ma delikatne korzonki przy samej nasadzie, właśnie które będą wypełniały te donice. Donica musi być o średnicy około 30 cm minimum, tak? Nie może być mniejsza. I te korzonki będą odpowiedzialne za pobieranie nawozów. A my tutaj bardzo intensywnie w ciągu sezonu nawozimy pomidory najpierw gnojówką z pokrzywy, a w momencie, kiedy pomidory zaczynają kwitnąć i owocować, to przechodzimy na gnojówkę z żywokostu, ponieważ gnojówka żywokostu ma dużo potasu, a potas odpowiada za kwiaty i za owoce roślin. I ten nawóz nie idzie tak, wiecie, bo gnojówka to jest płynny nawóz oczywiście. Nie podlewamy nim całej tutaj powierzchni, tylko lejemy wprost do tych donic albo do tych kołnierzy i dzięki temu nie marnujemy żadnego nawozu. A wiecie, ten nawóz jest na wagę złota. Jeżeli nie macie żywokostu, to możecie spokojnie używać po prostu gnojówki z obornika, czyli krowinie, co się chyba nazywa, tak? Po prostu nawóz płynny z obornika, jakikolwiek nawóz naturalny będziecie używać płynny, to warto jest lać go wprost do tej donicy. Te donice to są donice rozmaitości, mi się w ogóle chce śmiać tutaj. My mamy tutaj donice rozmaitości, bo w nich jest wszystko. Ja tak patrzę teraz, zobaczcie, tutaj rośnie, oprócz takich, po prostu cały ogród. Tutaj rośnie werbena patagońska, tutaj rośnie bodajże chrzan chyba. Tutaj rośnie łoboda purpurowa, do tego są jakieś trawy, jakaś wyka, oczywiście pomidor, tak? No bo pomidor tutaj teoretycznie to jest właśnie ta roślina, która ma w ogóle rosnąć. Tutaj tujów, gdzie jest nagietek, pokrzywa, której nie będę macała, ponieważ nie chcę się pokłuć. Dużo różnych rzeczy tutaj jest i to nam nie przeszkadza, dlatego że oczywiście, tak jak Wam często opowiadam, im więcej roślin, im więcej korzeni, tym większa bioróżnorodność korzeni pod glebą, w glebie, pod ziemią, tak? A im więcej różnych korzeni w glebie, tym więcej różnych zainteresowanych tymi różnymi korzeniami mikroorganizmów. I to jest świetne. Tutaj jeszcze coś rośnie, zupełnie co innego, nie wiem. Po prostu uwielbiam takie donice rozmaitości. Teraz, zobaczcie, tutaj są właśnie takie małe kroplowniki, które są wbijane do tych donic i tutaj leci woda, również tutaj leci woda. Ale o tej porze roku już tak bardzo nie podlewamy tych pomidorów. Teraz tylko czekamy tak naprawdę. Teraz te pędy i te liście już nie muszą być karmione, tylko one teraz są tak jakby
wieszakiem dla tych pomidorów, które dochodzą. I te pomidory tak naprawdę już niedługo, już są, ich dni są policzone, dlatego że chcielibyśmy wykorzystać w listopadzie tą część szklarni po to, żeby tutaj wysiać różne nowaliki. Nie naliwajki, nowaliki. Także tutaj są nasze pomidorki szczepione i one sobie tutaj rosną wyściółkowane słomą. Słoma jest tutaj dlatego, że ona właściwie wszędzie słoma była w tym tunelu, teraz jest tylko tu, tutaj nie mamy, zaraz Wam powiem dlaczego, ale były wyściółkowane słomą dlatego, że przecież tutaj pomiędzy pomidorami często chodzimy, obrywamy wilki, zbieramy pomidory, różne rzeczy robimy. Więc udeptujemy tą ziemię, więc żeby jej dać jakąś amortyzację, żeby nie łazić po ziemi, to po prostu łazimy po słomie. Poza tym słoma jest ściółką naturalną, rozkłada się powolutku i to też dobrze wpływa na budowę gleby i na życie mikroorganizmów w glebie. A poza tym super pachnie, uwierzcie mi. No i co tutaj? Z tej strony mieliśmy bakłażany. Bakłażany sobie rosły wzdłuż tutaj takiego koziołka, dlatego że były dosyć wysokie, musiały być przywiązywane. To też były bakłażany szczepione, one zawsze rosną jak zwariowane. I później jak bakłażany zostały, zabrane stąd, przycięte też nad ziemią, no to zrobiło się dużo miejsca. No i mieliśmy tą samą sałatę, która poszła na górze do rabat wzniesionych. Te same sałaty, tam troszkę zostało sadzonek, posadziliśmy tutaj w tunelu i też z nich korzystamy. Tutaj mamy bardzo dziwne warzywo, okra. To jest warzywo, którego jeszcze nigdy nie jadłam, ma takie piękne nasionostany, czy owocostany, czy nie wiadomo co to w ogóle jest. Zobaczcie, one chyba jeszcze nie są gotowe, ale to jest warzywo, które nazywa się okra i nie mam pojęcia co z nim robić, dlatego ono tutaj nadal jest. Nie wiem czy to trzeba już było zebrać czy nie, ale jest ciekawe, zobaczymy. Jak będę miała czas to zobaczę w internecie z tyłu, mamy różne jakieś rarytasy. I tam też są pojemniki rozmaitości, dużo wszystkiego rośnie. A tu właśnie jest ta część tunelu, którą już nam udało się oczyścić z pomidorów. I to były pomidory z tej strony takie po prostu z naszych własnych nasion, tak, które zbieramy co roku i potem wysiewamy i nie szczepimy. Ich te są szczepione, a te są normalne. Takie normalne, zazwyczaj dawne odmiany. I one już poległy, ale one nie poległy, one nie miały zarazy. Myśmy nie mieli tutaj zarazy ziemniaczanej. One po prostu już się skończyły, tak? Już przestały owocować, już wszystko żeśmy zebrali i niepotrzebnie by tutaj zajmowały miejsce, kiedy to miejsce jest bardzo, bardzo wartościowe. I zobaczcie, tutaj powstała taka przestrzeń. Tutaj musieliśmy, znaczy nie musimy, bo można też wysiewać do słomy, tylko wtedy chociaż troszeczkę ziemią, tak delikatnie chociaż przyprószyć te nasiona i podlewać koniecznie. Ale zabraliśmy już słomy na kompostownik. Tutaj jeszcze też trochę tych sałat poszło. I teraz tutaj wysadziliśmy i wysialiśmy już w tym miesiącu, w październiku, takie rośliny, które mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku wykiełkują i jeszcze w tym roku rozwiną swoją masę zieloną i jakieś listki zielone będą nam dawały do kuchni, do jedzenia i troszeczkę zdrowia jeszcze zapewniały przed końcem roku. I to są głównie takie rośliny jak musztardowce, różne przeróżne, mizuna, mibuna, to są, sałat tutaj nie ma, tylko były musztardowce, szpinak i oczywiście jest rządek czosnku i rządek cebuli ozimej. Muszę znaleźć tą cebulę, ale zaraz ją poszukam, bo Marta też sadziła się, śmieje. Słuchajcie, także tutaj mam nadzieję, że będzie żarcie. Oczywiście czosnek i cebula będą do zbioru przed samym sadzeniem pomidorów, czyli pod koniec maja, tak, bo my tutaj sadzimy pod koniec maja, ale ta cała zielenina będzie do zbiorów o wiele wcześniej, a po tej stronie będziemy w listopadzie, tak jak Wam przed chwileczką mówiłam, w listopadzie wysiewać nasiona tych nowalijek, które będą nam dawały zieleninę w marcu i w kwietniu. Także widzicie, można troszkę się pogimnastykować i w jakiś sposób ogarnąć, żeby no przez większość miesięcy w roku było coś do jedzenia. Szczególnie takie zielone, świeże liście, które tak naprawdę są fajne, ponieważ można różne z nimi rzeczy robić. Można po prostu położyć na kanapkę, a jak się ma więcej, to można zrobić z nich po prostu całą sałatkę. Tutaj tradycyjnie nade mną jest łuk z Kobei. Kobea. To jest też roślina dla cierpliwych. Słuchajcie, ona dopiero co zaczyna kwitnąć. Tutaj jakiś jeden kwiatostan. Tylko jeszcze się nie otworzył. Tutaj już chyba się zamknął, ale troszeczkę będzie tych kwiatostanów. No i ona będzie tutaj jeszcze, pomimo tego, że jest zima, już idzie, że idą przymrozki, a ona jest bardzo wrażliwa, kobea, to ona tutaj w tunelu ma o wiele cieplej niż na zewnątrz, dlatego ona będzie jeszcze pięknie kwitła. O, tam są cudne kwiaty na górze, a chyba tego nie zobaczycie, bo to są bardzo, bardzo daleko. Tam u góry takie trąby dwie, a trzecia się ma zamiar zaraz otworzyć i tam nawet latają jakieś owady, bo one są miododajne.
ale one właśnie późno zaczynają kwitnąć i ona będzie kwitła tutaj aż do po warsztatów wiankowych, mam nadzieję, tak zwyczaj jest. Słuchajcie, póki pamiętam, bo ja zawsze zapominam reklamować nasze warsztaty i w ogóle cokolwiek reklamować, ostatni weekend listopada, czyli 4 tygodnie jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, czyli macie cały adwent, zapraszam Was serdecznie na warsztaty robienia wianków albo na drzwi, albo na stół, tak? Wspominam o tym adwencie, ponieważ możecie sobie zrobić dekorację na stół, wstawić 4 świeczki i co tydzień jedno spalać, jak to tradycyjnie się robi w niektórych domach. Także dwa ostatnie dni weekendu, sobota i niedziela, mamy tutaj w Zgorzałem warsztaty wiankowe, tradycyjnie z naturalnych różnych rzeczy. Będziecie robić piękne dekoracje z Aliną, z naszą ogrodniczką Aliną. Także zobaczcie na moim blogu, na Instagramie, wszędzie są informacje na temat tych warsztatów. Również pod spodem dzisiejszego vloga, dobra? Zapraszam, bo to zazwyczaj jest bardzo fajna impreza, tylko trzeba się dobrze ubrać, dlatego że jest zimno. Tutaj mamy jeszcze rosną bataty. Mamy tutaj dwa bataty, zobaczcie, jakie są ogromne. I tak naprawdę będziemy też już niedługo się z nimi żegnać. Pod koniec października wykopiemy i zobaczymy, co tutaj w trawie piszczy. Jeszcze pięknie kwitną bazylię. Bazylia krzewiasta, purpurowa, jeszcze cudownie tutaj kwitnie, ona się świetnie czuje w tunelu, jest troszkę cieplej niż na zewnątrz. No naprawdę można sobie robić na cudowne bukiety. Ja teraz robiłam na niedzielę, na otwarty weekend, na otwarty ogród właśnie z bazylią aranżacje kwiatowe i ona bardzo długo stoi, bardzo pięknie pachnie. Tylko tutaj, teraz jak ją dotykam, to niesamowity tu jest zapach. Tylko tutaj ona oczywiście nie posłuży tak jak na zewnątrz, ponieważ ona jest niesamowicie miododajna. Te kwiaty są bardzo miododajne. Tutaj tak nie ma dużo aż owadów, ale jeżeli ona rośnie u was gdzieś na zewnątrz, to ona będzie bardzo, bardzo pożyteczna. Tutaj obok niej rośnie też bazylia normalna, taka najzwyklejsza na świecie. Ma takie delikatniejsze listki i ona ma inne kwiaty, widzicie. I też ma liście, no ma zielone, ta ma purpurowe, fioletowe. Ta ma białe kwiaty, niemniej jednak też jest bardzo, bardzo aromatyczna, bardzo miododajna. I wyobraźcie sobie, że jeżeli macie na przykład u siebie w ogrodzie kaczki, na przykład biegusy, tak, po to, żeby na przykład walczyły z waszymi ślimakami, żeby zjadały wam ślimaki, a znam osoby, które mają takie kaczuchy i są bardzo fajne i naprawdę działają na te ślimaki, to często się tak zdarza, że w końcu te kaczki też dobierają się do niektórych roślin. Dlatego bazylie i inne rośliny bardzo, bardzo aromatyczne, o takich bardzo mocno pachnących liściach, takie rośliny właśnie sadzi się w ogrodach, gdzie mieszkają kaczki, bo kaczki tego nie jedzą i to ich troszeczkę odstrasza i zniechęca do włażenia na rabaty i robienia spustoszenia na rabatach. No dobra, już żeśmy zeszli chyba do końca tego tunelu, więc teraz muszę się teleportować do warzywnika i Was też tam zapraszam. Buzia mi się śmieje, bo przechodziłam pod tymi dniami Tromborcino,
One są bardzo dziwne. Jeszcze nigdy ich nie jadłam. Uprawiam je kolejny rok, ale jeszcze nigdy ich nie jadłam, bo chyba się ich boję, bo one mają taki dziwny kształt. Fantastycznie zwisają razem z fasolą berlotto z tego naszego łuku, ale zastanawiam się, kiedy to wszystko runie, ponieważ one są ciężkie. Jeżeli będziecie uprawiać dynie na jakichś konstrukcjach ogrodowych, to polecam albo konstrukcje, żeby były z metalu, wtedy większe dynie, albo po prostu mniejsze dyńki. Ale bardzo, bardzo ładnie wyglądają i dużo osób na nie zwraca uwagę. Uwielbiam je, patrzeć na nie, jeść, dopiero to przede mną. Ta przyjemność jest dopiero przede mną, ale to nic. Na wszystko przyjdzie czas, teraz jesień, wszystko się spowalnia i również życie w naszym dużym warzywniku. Pomimo tego, że jest tutaj jeszcze sporo zieleniny i na tym właśnie nam zależy, bo tak jak Wam mówiłam przed chwileczką w naszym tunelu, trzeba, żeby było zielono, dlatego że albo w ogóle, żeby były rośliny, dlatego że jak są rośliny, to są korzenie, czyli mikroorganizmów jest dużo, dużo, dużo. Bo przecież co mają organizmy robić w warzywniku, w którym nie ma roślin? Wszystko dobrze, możemy teraz ściółkować i ściółkujemy oczywiście kompostem, ale starajmy się jednak naprawdę wykorzystywać poplony, czyli zielone nawozy. Tutaj mamy zielony nawóz, zobaczcie, jaki śliczny łan zielonego nawozu. To jest oczywiście facelia, której nie pozwolimy kwitnąć, wiadomo, zresztą ona i tak by nie zakwitła, dlatego że jest zbyt późno w sezonie, ale ona teraz wytwarza masę zieloną. Prawdopodobnie, zobaczymy, co się będzie działo, jak przyjdą przymrozki, czy będą większe przymrozki, czy mrozy. Jeżeli by były większe przymrozki, z tymi mrozami to nie przesadzajmy na razie jeszcze, to one by ją ścięły. Bo ona jest delikatna i mała. Gdyby ona była duża, to nie ma problemu. Chociaż to i tak jest roślina jednoroczna. Ale w tym momencie, jeżeli przymrozki mocno ją zepną, no to akurat by było super, ponieważ na tym nam zależy przy takich poplonach i nawozach zielonych o tej porze roku, żeby one same się samoistnie po prostu rozkładały i z powrotem dawały siebie tak tej glebie, dlatego że taka materia organiczna, jak się będzie rozkładała, to będzie też karmiła mikroorganizmy. Ale też pamiętajcie, że są korzenie. Korzenie są bardzo ważną częścią każdej rośliny. I te korzenie, wrastając w glebę, ją troszeczkę rozbijają, robią w niej przestrzenie powietrzne i jak one będą się rozkładały, znikały, tak? No to pozostawią po sobie fajną strukturę gleby. Dlatego i tutaj mamy facelię łącznie z innymi chwastami, ale już nieważne, nie będziemy się stresować takimi rzeczami. Tutaj mamy jeszcze nasturcję, która cały sezon była z nami. Tutaj były inne rośliny również, ona sama się tutaj chyba w ogóle wysiała. I mamy też inne nawozy zielone, zaraz Wam pokażę, ale wiecie, no, wszędzie gdzieś coś jest, wszędzie gdzieś coś przykrywa ten warzywnik. Tutaj mam troszkę słomy, podejrzewam, że tutaj mieliśmy, że tutaj rosły na przykład jakieś cukinie. Tutaj rosły cukinie, które też żeśmy wczoraj już wycięli, tak? Ta część zielona poszła na kompostownik, a cukinie żeśmy przynieśli do domu, niektóre zostały przetworzone, niektóre zostały po prostu włożone do spiżarni i będziemy jeszcze z nich coś robić, bo cukinie też tak jak dynie długo i fajnie się przechowują. Może nie aż tak długo jak dynie, bo dynia wiecie co, to się może przechowywać spokojnie nawet i pół roku czasami. Cukinie nie tak długo, o tych dużych, kabaczki właściwie, tak? Ale fajnie się przechowują. Widzicie z tyłu już końcóweczka kwiatów na kwiat cięty, końcóweczka, już tylko szarłaty zostały różne, przepiękne. Z szarłatów zrobimy dużo pięknych, mam nadzieję, dekoracji na otwarcie, na dwa otwarcia, bo mamy jeszcze dwie niedziele, więc jeszcze dwa razy będziemy otwierać nasz ogród dla zwiedzających. Tutaj obficie rosnące żywokosty rosyjskie, które dobrze, niech rosną. Będziemy dodawać do kompostownika, w przyszłym roku będziemy z nich robić nawozy płynne, ale to wszystko jest dobrze, tak jak mówię, zielona masa. Za mną rozsiały się śliczne wrotycze. To jest wrotycz maruna. I wiecie co, dostałam nasiona dawno temu, naprawdę chyba z 8 lat temu, od takiej cudownej koleżanki ogrodniczki, której niestety z nami już nie ma, która nazywała się Gabrysia. Ona właśnie przywiozła mi tutaj nasiona takich pełnych maruny, wrotyczu maruna, ponieważ wiedziała, że lubię wrotycz maruna. Ja miałam taki zwykły, pojedynczy. A ona przyniosła różne ozdobne i mi tak rozsypała nasiona. I teraz one mi rosną, co roku wyrastają i przypominają mi cały czas o Gabrysi. To jest super. To jest najlepsza czeka tylko może być. No dobra, także tutaj powolutku już wszystko znika. Zobaczcie, tutaj były jarmuże kapustne, tu była rabata kapustna, tu były kalarepki, tutaj były kalafiory. Zostały tylko jarmuże pięknie podgryzane przez sarny, ale to nic, to jest jarmuż toskański, Nero di Toscana, uwielbiam i tak naprawdę
chyba bym mogła tylko i wyłącznie żyć z dwoma jarmużami, z rosyjskim i właśnie z tym Nero de Toscana. Tutaj są jeszcze końcówka, no ale to już jest ta pora roku, kiedy one jeszcze są. Tutaj jest fasola Berlotto, baczeka piękna. Ona będzie teraz zbierana, będzie suszona, ta tutaj już się sama wysuszyła. Ona ma, jeszcze nie jest taka całkiem sucha, ale ona ma bardzo ładne te swoje... Wyrośnie w przyszłym roku mi jakaś nielegalna fasola. Zobaczcie, jaka ładna, przepiękna. Zresztą wszystkie fasole są piękne. O, taka piękna. No i teraz to można wysuszyć oczywiście, można to już jeść. Z takiej suszonej można dużo różnych rzeczy robić, a przy okazji można w przyszłym roku ją znowu wysiewać, tak? Także ja zabieram te do kieszonki i to będzie początek zbioru nasion na następny rok. Dobra, to idziemy dalej. Żywopłoty już przycięte, to są żywopłoty z grabu. On tak zależy nam, żeby był niziutki, nie tak jak w tym angielskim ogrodzie. Widzieliście w zeszłym tygodniu, jak się bardzo mocno rozrósł. Tutaj trzymamy go w ryzach cały czas. Jest niski, jest chudy i jest fajny, ponieważ tak jakby no, zaznacza tą definicję pomiędzy tutaj ścieżką, a tym ogrodem warzywnym. Chociaż ja mam ogromną ochotę i już mam kupioną. Tam z tyłu jest ogromna kupa kompostu z szadułek z naszych zakładów lokalnych w Gdańsku, zakładów utylizacji śmieci. Jeszcze czekam na korę, już zamówiłam, czekam na korę od nas z startaku. Jak tylko przyjdą te dwa elementy, to ja będę tutaj w ogóle przerabiała wszystko w warzywniku. No nie ja sama, ale oczywiście z pomocą moich tutaj pomocników. Ale chcę zupełnie inaczej tutaj wszystko to zorganizować. Te rabaty są za wielkie, zagony. Chciałabym, żeby były mniejsze, żeby ich nie deptać, bo widzicie, przed chwileczką przeszłam i zdeptałam zagon, tak? Pokazując wam fasolę. I jak ja już depczę taki zagon, to już mi po prostu serce boli. Także żywopłoty, dużo różnych ściółek, tutaj znowu jest słoma. Tutaj jest rabata szparagowa, o której wam mówiłam na górze. To właśnie tutaj jest ta nowa rabata. One może nie są aż takie okazałe jak na tamtej dużej, na górnej rabacie, ponieważ one są młodsze. Niemniej jednak sobie poradziły z poskrzypką w tym roku. Pierwszy raz o wiele lepiej rosną niż w zeszłym roku, bo w zeszłym roku i dwa lata temu nękała je poskrzypka, a teraz już wyglądają o wiele lepiej. Na końcu mamy jeszcze oczywiście jagodnik, ale tam nic ciekawego się nie dzieje. Też zmiany, to o tym wam opowiem pewnie, jak te zmiany wreszcie zajdą. I tutaj jest też część warzywna, tak od tego jarmużu. Tutaj też jest jarmuż Nero de Toscana. Za jarmużem są brukselki. Często pytacie, co zrobić, żeby brukselki miały główki większe. No to, co my tutaj zrobiliśmy, to jak ja zastałam te brukselki, to one były w opłakanym stanie, ponieważ one były poprzewracane i miały bardzo dużo dolnych, żółtych, brzydkich liści. No nie wyglądały za dobrze. I brukselki nie powinny tak wyglądać. Brukselki powinny być przywiązywane do jakichś podpór, ponieważ takie przewrócone brukselki naruszają sobie korzeń. I jeżeli korzeń jest naruszony w roślinie, to ta roślina koncentruje się bardziej na swoim takim stanie nie najlepszym i spróbowaniu naprawienia tego stanu, niż na wytwarzaniu główek brukselki, które wy chcecie mieć do obiadu. Także pamiętajcie, dbajcie o korzeń. Nie pozwalajcie, żeby wasze brukselki się przewalały. Dlatego jak tylko mogłam, to poprosiłam, żeby tutaj te brukselki stanęły. Znaczy poprosiłam nie brukselki, tylko kogoś, kto im oczywiście tam te podpory wbił. Podwiązane zostały dolne, wszystkie liście zostały usunięte, bo po pierwsze dolne liście nie fotosyntezują tak jak górne, one już mają mniej chlorofilu i po drugie one często chorują, a po trzecie niepotrzebnie ciągną z rośliny składniki pokarmowe i wodę, kiedy ta roślina mogłaby je ładować w brukselki, prawda? Także to są brukselki, które mają jeszcze troszkę czasu, jest połowa października, jeszcze mamy miesiąc, dwa nawet w sumie, do tego, żeby one wyprodukowały większe te główki i mam nadzieję, że wyprodukują, ponieważ brukselka jest naprawdę jednym z moich ulubionych warzyw. Także to jest dla mnie bardzo ważne, sprawa życia i śmierci. No i tutaj też mamy, też chciałam wam pokazać, tutaj też mamy zielone nawozy, ale troszkę inne. Tutaj mamy, widzicie, najgorsze jest to, że ja mam troszkę po angielsku, ale to jest generalnie żyto zimowe, to jest groch, taki zwykły polny groch i tutaj znowu jest facelia, taki duży pas faceli, a tutaj jest, tutaj są jakieś musztardowce też. Także cztery różne rodzaje zielonych nawozów i one wszystkie oczywiście mają troszkę inne funkcje, tylko no, niektóre z nich będą sprawiały, że będzie ziemia bogata w azot na przyszły rok. Ale wszystkie mają taką funkcję, że korzeniami fajnie, dobrze wpływają na budowę gleby. Także zielone nawozy to jest super sprawa. A teraz wiecie co, jak już będzie
koniec października, listopad, to na to wszystko można walnąć kompost albo kartony, albo słomę, ale wtedy w grubszych ilościach i sobie to wszystko będzie się pięknie rozkładało. Z tyłu jeszcze są piękne pory, które zjadamy, ale nie tak szybko, jeszcze ich jest pełno. Buraczki do zebrania i też pięknie przycięte przez sarnę i buraczki i fasolka szparagowa. Tutaj słuchajcie, na dole jest fajny taki zakątek, jesteśmy tutaj otoczeni lasem ze wszystkich stron i tutaj tak naprawdę ten przymrozek przychodzi bardzo, bardzo późno i mam nadzieję, że jeszcze długo nie przyjdzie. Zobaczcie, tutaj mam takie dwie dynie fajne, tam taka wielka i te liście jeszcze nie są tak do końca ścięte przez przymrozek, także zobaczymy, co się będzie działo. Ale podejrzewam, że na pewno przymrozek nam przyjdzie niedługo, ponieważ ma być jeden stopień, jest napisane jeden stopień. Odczuwalna pogoda ma być minus 4 stopnie, także podejrzewam, że stracimy nasze dalie, ale to nie dlatego, że dlatego, że śledzimy za prognozami pogody, to będziemy wiedzieć dokładnie, kiedy je ściąć i wstawimy je w wiadrach do tunelu, żeby poczekało na niedzielę, żeby pięknie udekorowało naszą otwarty ogród w niedzielę dla Was, tak? Ale jeżeli chcecie, to naprawdę musicie podążać za prognozami pogody. Jeżeli chcecie mieć jeszcze bukiety z dali i na ten ostatni dzień ściąć musicie dalię do bukietów, a reszta się rozpuści i będziecie je wykopywać. To pewnie za tydzień, dwa. Choć na koniec jeszcze dwie rzeczy chciałam Wam pokazać. Pierwsza rzecz to jest to, o czym Wam przed chwileczką już wspominałam. Tutaj akurat przygotowujemy teren pod nowe nasadzenia. Między innymi będą róże. I to będą piękne róże, między innymi piękna biała róża, która w ogóle jest bardzo odporna, rośnie bez żadnego problemu, jest polską różą, róża, która nazywa się Chopin. I też mam tutaj jeszcze jedną różę, której tak naprawdę ten kolor tutaj, to nie jest tak naprawdę kolor tej róży, ona jest jeszcze bardziej intensywnie różowa. To jest róża Venrosa. O, i zobaczcie, to są róże, które będą sadzone z odkrytym korzeniem. Wprawdzie te róże są troszkę bardziej wyfikane, ponieważ one są w takim specjalnym tutaj, obwinięte są, tak? Nie tylko tą folią, ale również tam mają dookoła kompost, w związku z tym te korzenie nie mają prawa przesunąć w transporcie, one są w taki fajny sposób przysyłane. To są róże z mojego sklepu, ała, ale kolce mają wszystkie. To jest róża Chopin, zobaczcie jaka przepiękna biała róża, no coś pięknego. One tutaj będą sobie rosły właśnie w tym miejscu z innymi różami, bo mamy też te inne róże i one naprawdę o wiele szybciej się przyjmą, zaaklimatyzują się w ziemi i w ogóle będą zdrowsze, jeżeli będziemy sadzić i róże, i krzewy owocowe, i drzewa owocowe, również drzewa ozdobne. Teraz październik to jest ten miesiąc, kiedy wreszcie możemy zdobyć żywopłoty, graby, buki, kiedy możemy zdobyć rośliny z odkrytym korzeniem. Także korzystajcie, korzystajcie i róże to jest podstawa. Piękne są okazje, jestem zadowolona. Będziemy sadzić je, no tak do końca, nie, do końca, zależy jaka będzie wiosna, ale sadzimy z odkrytym korzeniem do kwietnia, powiedzmy, tak? Bo w kwietniu może być już ciepło. Jeżeli zobaczycie, że rośliny zaczynają wypuszczać już pędy w kwietniu, no to już nie możecie ich sadzić. Ale ogólnie przyjmuje się, że sadzenie roślin, krzewów i drzew z odkrytym korzeniem albo w takim zawiniątku robi się od października do kwietnia, także nie przegapcie tego. Te róże sobie poczekają na chwilę. Ups. To ostatnia rzecz, kompostownik. Musimy do kompostownika przejść dookoła naszej pięknej oranżerii. Oranżerii, słuchajcie, jeszcze są pelargonie, jeszcze są echeverie, jeszcze są takie rośliny, które lubią ciepło, ale to może w następnym razem, dlatego że one jeszcze tam jakiś czas będą. Spokojnie takie pelargonie, które były przez cały sezon na zewnątrz czy w chłodnym miejscu, one spokojnie nawet do końca października, jeszcze do połowy listopada mogą być na zewnątrz, bo im się nic nie stanie przy przymrozkach. Także będziemy się z nimi patyczkować później, bo będziemy musieli je stamtąd zabrać, bo tutaj nie ma ogrzewania, a zimą jak u nas będzie minus 19 czy 18 stopni, no to one na pewno tego nie przeżyją. Ale chciałabym tym razem ominąć oranżerię, przejść koło tych cudownych, wielkich tytoni leśnych. To jest tytoń leśny Nicotiana sylvatica. Bardzo fajnie rośnie w Polsce, bardzo łatwo. Tutaj pełno nasion już wytwarza. Polecam, jeżeli możecie, uprawiajcie. I chodźcie do naszego kompostownika, dlatego że warto go zobaczyć. To był na początku kompostownik dwukomorowy, ale skończyło się na tym, że jest jedna wielka komora.
dlatego że tu, w tej części ogrodu jest tak strasznie dużo materiału do kompostowania, że po prostu wrzucamy. To jest tak naprawdę, tak jak zawsze Wam opowiadam, żeby zrobić kompostownik gorący, tak, żeby zbierać materiał przez cały sezon, potem to wszystko wywlec, mocno pomieszać, wszystkie składniki potem układać warstwami, każdą warstwę poszczególną dobrze podlać, może jeszcze wrzucić jakieś ścinki trawy albo żywokost, coś, jakiś taki aktywator, przykryć wszystko plandeką i to będzie kompost tak zwany gorący, on się mocno nagrzeje i szybko się strobi. No to tutaj mamy przykład kompostownika, który będzie zupełnie inny. To będzie kompost zimny. A to dlatego, że myśmy tutaj oczyszczając ten teren zdobyli tak strasznie dużo materiału, że żeśmy na jeden raz go właściwie wypełnili. Więc nie będziemy już czekać do końca, wyciągać, potem układać warstwami, podlewać, nie wiadomo co. Po prostu zaraz go dosłownie pewnie w przeciągu 2 tygodni jeszcze do końca dobijemy, bo teraz to jest jeden wielki kompostownik. To mi się przypominają takie kompostowniki właśnie jak pracowałam u króla Karola w Highgrove. Tam były takie ogromne kompostowniki, a nie jakieś tam wiecie 2x2. 2x2 dla niego to było malutkie. Macie duży teren, to musi mieć duży kompostownik. To jest jeden z 3 kompostowników, a ja jeszcze planuję 4 wybudować na dole, także kompostowników nigdy nie jest za wiele. No i tutaj słuchajcie, jak tylko dobijemy materiałem do końca, to po prostu poczekamy, aż będzie porządna ulewa, a tutaj ostatnio tego nie brakowało. I to jak porządnie się podleje naturalnie, to przykryjemy plandeką. Już mam plandekę przygotowaną, przykryjemy plandeką i taki kompost w porównaniu do kompostu gorącego będzie się robił dłużej oczywiście, ale w sumie ten kompost nie będzie nam potrzebny aż do przyszłej jesieni. Więc to byłoby perfekt, gdyby na przyszłą jesień on już był gotowy, my go użyjemy w ogrodzie, a tutaj z boczku będziemy rzucać już ogromną kupę materiału na kolejny kompostownik, potem wrzucam do środka i wszystko jest zrobione. Także to też można w ten sposób zrobić, dlatego że właśnie, szczególnie jeżeli macie więcej niż jeden kompostownik, no tego kompostu używa się raczej jesienią, nie wiosną. Dlatego że powinno się ściółkować jesienią, żeby zamknąć ciepło w glebie, tak? Żeby na dłużej jeszcze te mikroorganizmy miały cieplutko, korzenie miały cieplutko i mogły się jeszcze rozwijać. No, także wydaje mi się, że ten eksperyment u nas tutaj się uda, tylko musimy dokończyć, przykryć. Przy okazji to jest taki leśny kompostownik, użyliśmy tutaj wszystkiego, co mamy, co nam się przewraca. Z tyłu i tutaj jest zrobione głównie z gałęzi. Takie ścianki są, tylko oczywiście te gałęzie opadły również z tyłu, dlatego musieliśmy uzupełnić je po prostu innymi gałęziami grubszymi i takimi bardziej, no to są w sumie pnie drzewek, tak? Także zobaczcie, bez wychodzenia do sklepu zrobiliśmy sobie taki kompostownik i bez wychodzenia do sklepu ani do szkółki będziemy mieli pełno cudownego kompostu na to, żeby ten ogród ściółkować. Słuchajcie, o tym wszystkim bardzo, bardzo dużo opowiadamy podczas naszych podcastów, vlogów. Tych vlogów mamy bardzo dużo. Podcastów mamy ponad 200 odcinków. Również w każdy poniedziałek o godzinie 19 mamy live'a, podczas którego możecie zapytać się, co tylko chcecie. Ja zapraszam do patronowania naszego ogrodu, wspomagania naszej działalności i wtedy patroni mają dodatkowo live'a tylko dla siebie i tylko ze mną. Także to też są bardzo, bardzo fajne spotkania. No i do końca października jest jeszcze ogród otwarty i przypominam, że teraz jest jeszcze sprzedaż cebul i krzewów, między innymi róż z odkrytym korzeniem w moim sklepie. Adres jest poniżej. No i te osoby, które jeszcze nie wiedzą o mojej książce, to zapraszam do czytania mojej książki. I Wam życzę naprawdę cudownego tygodnia. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt zimno, że będziecie mogli się utulić i wyjść do ogrodu i jeszcze coś porobić, dlatego że to jest bardzo ważny czas w ogrodzie. To nie jest jeszcze ten moment, kiedy udajemy się na zimowy spoczynek. Musimy kroczek po kroczku przygotowywać ten ogród do zimy i już do następnej wiosny, bo jak wiecie, sezon w ogrodzie zaczyna się właśnie w październiku. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!